Cześć, to Marcin, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest kolejny odcinek z FNAF World Randomizer. Okej, okay, kontynua. Tak się prezentuje nasz cudowny team i... Dam. Dobra. Chcę to trochę ściszę siebie. Trochę głośno to jest. Głośno to mam na tych słuchawkach. No i co ostatnio robiliśmy? No ostatnio coś tam nie szło, nie? Się tak napierdzielaliśmy z tym, ale nie z tym. O. Nie dam rady. O nie. No właśnie. To jest ciężko tutaj. O, chociaż wziąłbym sobie jeszcze tą skrzynkę. Że plan jest taki, żeby zebrać jak najwięcej tych fastcoinów. O, z nim mogę dać radę. To jest tylko jeden. Chuj. Ej, kurwa, bijcie go. Nie wiem. Kurwa. Munchies. Weź go napierdalaj. Nie wiem, prize balls. Gimme balls. Dobra. Ej, kurwa. On mnie zaraz zajebie. I beam. O. Water horse. Water I-beam. Nie wiem. Okej. Okay. Co jest? A ja myślałem, że dam radę, nie? O, okej. Okay. Okej, okay. Dało radę. Potrzebowałbym lepszych postaci. O, dokładnie, lepsze postacie bym potrzebował. Cheaper? Nie! No nie gadaj. Nie no, ja mu ledwo co robię. Nie da rady, nie. Cheaper, wypierdalaj. Nie, daj mi spokój. Nie! Znowu on. On mnie prześladuje. Mister Cheaper, weź. Uciekamy, halo. Raz to spierdzielam. Mi prześladuje ten gościu. To by się przydało, ale... No, jakbym miał tak z 10 razy więcej, to... Może by... No, starczyłoby, nie? A tak to lipa. Dobra. Okej, okay, mamy typa. I to jest ta gorsza wersja, nie widzę. O nie. O nie. Ja nie wiem. To jest ten silniejszy, nie chce mi dropnąć ten prawdziwy. To jest, no się nie dziwię, no jest na to naprawdę niska szansa. Ja się zdziwiłem, że on w ogóle jest. Ja... Nie wiem, Munchies, Hot Cheese, Munchies znowu. No tutaj nie mogę nawet uciec. Unscrew. No coś mu tam robię, nie? Ale... No ledwo co, bym powiedział. Dobra. To już jest przegrane. Okej. Okay. To nie ma co. Co my tu mieliśmy? O! Tego, kurde, by się przydało też dostać. Bardzo by się przydało. Tutaj te ceny się zmieniły? Chyba się zmieniły. Ale wciąż mnie nie stać. O, skrzynka. No ogólnie to tutaj trzeba... O, i ten klucz. Kurde, nie przypomniałem sobie, gdzie ten klucz można znaleźć. Bo ja bym sobie go tak... Miktos 3 razy? Co to miało być?
spierdzielam. Tak się nie bawię. Może tu coś fajnego wypadnie? Sigun. Okej, czyli mogę mieć szansę. A. Dobra, atakuj. Atakuj. Całuję dwa. Bożam. Toxic Bite. Jeszcze raz Toxic Bite. Cupcake. Okej. O kurde. Ciężko. Ciężko. Toxic Bite. Ej, no prawie mu pół zbiłem. Pół HP. No co za... No co za cep? No jak kurwa nazwać? No... Unscrew... No nie da się. No, atakujcie! Price Ball, nie wiem. Unscrew, może, nie wiem. Co? Aż 200! Nie wiem, kurde. A tak blisko było. No, tutaj naprawdę wszystko randomowe jest. To jest randomizer after all, nie? Więc się nie dziwię. Uciekam, spierdalam stąd. Ja bym spróbował znowu kulę zdobyć. Zdobyć kulę. Będę mieć kasę. Tutaj trzeba pieniądze farmić. Nie, ty gnoju, przeszkodziłeś mi. Myślałem, że to obok będzie. Dam radę z nimi? Okej, dam radę. Okej. To nie było takie ciężkie. Zapisuję co chwilę, bo czemu nie? Teoretycznie nie muszę tam iść, mogę iść też do jaskini. I chyba tam pójdę, bo... Redbird. Naprawdę? Ej, uciekajcie. Halo? Halo? Nie chcę uciekać. Trzymałem. Okej. Ja nie mam pytań. Okej, a z nią dam radę? Kengu? Nie wiem. Escape key ma? O kurde. No to chyba nie da rady. Nie. O mój Boże. A jakbyśmy dostali jakiegoś Halloweenowego, to by było już koks, nie? Ale ja im ledwo to robię. Ej, no ten przycisk ran się zepsuł chyba. Bo nie chcą mi uciekać. O co chodzi? Dobra. Jesteśmy w piwnicy i na tabie. Oj, spierdzielaj, ej, ona mnie prześladuje. O co chodzi? Flaming Chica? To jest Chaco Chica. Ej, spadaj. No kurde, co jest? Ej, daj mi spokój. Dobra, trzymamy się ścianki. I chyba źle poszedłem. Tak, zrobiłem kółko. Dobra.
No spierdzielaj! Ja pierdzielę, ona mnie tu... No idź, ona mnie chase'uje! Ej, tego jej nie widać, ale ona za mną idzie. No... No widzicie, nie? Ona normalnie jakby szła za mną i... Tam na dole coś jest. Okej. O! Security! Nie! No to trafiłem na bossa. No to trafiłem. Chodźcie do kopalni, mówili. Będzie fajnie, mówili. No super. Jakaś mechaniczna sowa. Akurat security mi się musiał ten wydropić, nie? Jakby... O kurde, zapiszyłem grę. Nie no, to jest przegrany. Tutaj nie ma co próbować. Ja już byłem gotowy na porażkę, ja już... Tak, no... Ja na nic innego nie liczyłem. Jak już widziałem... Tego security, co? What? Czym ty jesteś? Dużo to nie zrobiło, ale... Nie wiem, dam radę? Toxic balloon, escape key. Toxic bite. Nie wiem. A tu? Rainy day. Okej. Poppers. O, pizza wheel. Szkoda, że nie dwójka, ale zawsze coś. Okej. Udało się. Idziemy tam jeszcze raz, od tego bossa. Gdzie to było? Tu na dole. Może tym razem nie będzie security? Ej. Ciekawe, czy dam radę go pokonać. Bo to jest w zasadzie jeden z cięższych przeciwników. No w pojedynkę chyba dam radę go załatwić. Czuję, że jakby było więcej ich, to bym miał przerąbane. No a tak był sam, to... Łatwy przeciwnik. Okej, co tym razem tu? Scott! Okej, to ja czekam na śmierć. Jak myślałem, że security to jest tragedia, to nie. Musiałem się przekonać. Co ja mam tu? Ja tu nie mam... Ja nie mam co zrobić. Nie wiem. Wyskoczy ci final boss. I chuj, nie masz co zrobić. Kurwa, Scott, dlaczego mi to robisz? Nie. Nienawidzi mnie. O kurde. Teraz jak jest trójka, to już będzie ciężkie. Aj. Mystery Box, nie wiem czy to było dobre. Defense hot cheese.
No już ciężko. Jak są w trójkę, to jest ciężko. Dobra, znowu Munchies. In hell my dog. Balloons. Kurde, chciałem Munchies dać. Ciężko. Okej. Okej. Nie. Blisko było. Spróbujmy jeszcze raz. Ja się tak łatwo nie poddam. Ja tu idę. Już znam na pamięć drogę. Już sobie przypomniałem. O Jezus. O Jezus. Ej, Nightmare Chica. Ale ona też jest, kurde, ciężka. Chociaż jest lepiej niż z tamtą Jacką Chicą. No ale to nie jest jakiś duży damage. Okej, okay. Pork Patch. Spróbuję, ale coś słabo to widzę. No coś mu tam niby robię. Ale nie mam... Przydałoby mi się... Nie wiem, kto to był. Marionetka to była? Box? Chyba? Nie. Już sobie nie wiem przypomnieć. Crying Child chyba, czy Crying Child. Wiecie, to płaczące dziecko. Dawało też chyba boksy. No ale tu ataki i tak są randomowe, więc nic mi po tym, I guess. No, nie ucieknę, no. Ale coś mu tam zrobiłem. No nie wiem, tak... 1/10 mu zbiłem, nie wiem. To nie brzmi... Jakoś... nie wiem. Dobra, wędkowanie. Let's go. No oni za szybko się tu poruszają. Za bardzo mi... no przeszkadzają, właśnie o tym mówię. Za bardzo mi wchodzą w drogę. A czasami tak się zdarza, że tak fajnie się ułoży. Dobra, spróbujmy tego. Znowu Scott. Ja pierdzielę. Scott, czemu mi to robisz? Why? Tell me why? Nie no, nic. Co ja mam zrobić? Nawet nie mam tego Neon Wall. Nie wiem, starem mam go obrzucić. Munchies. O Jezus. To jest tragedia, o Jezus. Pojebani ludzie, wait. O, tu teraz mam Neon Wall. Okej. Okay. I-beam. Ja nie dam rady. Nie dam rady. Nie. Za dużo ich. Może jakby był jeden. Jakby był jeden, to by dał radę raczej. A w czwórkę to... Nie. Samolociki.
Może dam radę. Atakujcie. What? Halo? Nie wiem, czemu kapie klikam. Klikam cokolwiek, nie? Nie no. Nie ma sensu. Znowu Sigun. To jest chyba ten łatwiejszy. Bo jest też łatwiejsza, trudniejsza wersja. No jakby mi się przytrafił ten łatwy chipper albo ten ten bałwan, no to byłoby byłoby git, ale tak to nie, nie. Chociaż pół HP mu już zbiłem. Aj. Atakuj. Czemu Neon Wall? Nieważne. Rób coś, kurna. Mały. Rusz się. No i chuj. Unscrew. Nie. Toxic Bite. Regen Zong. Cupcake. Kurde. O, Bite 2 jest dobre. Kurde, nie. Nie no, tak blisko, tak blisko. Kościu, nie. Nie rób tego. I chłopie, udało się. Yo, tylko Foxy mi został. Ja pierdziele, wreszcie coś zrobiłem w tej grze. Every week, every comet? Okej. Okay. Head start defense, okej. Okay. Bits, nie bitsy, to były chipsy. Komety, okej. Okay. To są komety, to się przyda i... okej. Okay. Czyli mam... Od razu startuję grę z defense boostem. Temporary, w sensie, że jest przez cały czas. Okej. Okay. To jest dobre, wreszcie coś zrobiłem w tej grze, wow! Teraz... jest lepiej, więc... spróbujmy. O, kraby. Siema. Siema, siema, kraby. Kiedy kraby rzucałem serem? What? Okej, nie, spadam stąd. Okej, okay, chwila prawdy. Okej. Okay. To się może udać. Ciężko, ale na razie jest git. No, połowę HP już prawie zbiłem.
Ej, może przejdę dalej w taki sposób. Okej, to już jest... Ej, okej. Ale nie, to już raczej jest wygrana. Okej. Okej. Zapisuję grę i... Wreszcie można przejść dalej, ja pierdzielę. Kurde, chwilę mnie nie było i co tu się wydarzyło? Kurwa, dlaczego motyle dookoła mnie latają? O chuj chodzi z tymi motylami? Ej, oni za mną lecą! Ej! Okej, spadać. A nie, teraz się... Wypierdalać! Jakieś mordercze motyle. O co chodzi? Dobra. Zapisane... I... Odblokowane! Zajebiście. Dobra, tu jest teraz ten krzak. Teraz nie trzeba przechodzić całe szczęście, tylko od razu teleportuję. Dobra, Fredbear. Dobra, dobra, no. Normal boss. Attack at random, okej, to już wiemy. Be ready to fight, good luck, dziękuję. I trzy glitched Fredbear coś powie. Everything. Chyba wiem co pobrałem. Okej, tu jest kolejna ten z zegarem. Okej. Kolejna jaskinia z zegarem. To se zbiorę na razie. I myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Trochę tam jakiś progres się jednak wydarzył. Więc no, tyle dobre. Tyle dobrego. Spadaj. Chyba... Halo? No, nie uciek... Okej, już myślałem, że nie uciekną. Dobra. No, jak mówiłem, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trochę się tu podziało. Dwa razy kot mi wypadł. Teraz security. To była tragedia. Ale wreszcie jesteśmy dalej. Później zobaczymy sobie, co tam dalej jest. Ja myślę, że powoli, ale do przodu, nie? Powoli, ale do przodu. Jakimiś takim małymi kroczkami idziemy. I kto wie, może za kilka odcinków, pewnie nie dwa, pewnie nie trzy, ale no za kilka odcinków, jak zdobędziemy jakieś tam postacie lepsze, jakieś tam lepsze chipy, lepsze bitsy ogólnie potrzebuję, bardzo potrzebuję, nowe postacie potrzebuję też. Żeby były jakieś lepsze, a nie tutaj mam cztery podstawowe, więc no, to się trochę po XP i zobaczmy, może nam się uda pokonać finalnego bossa, może, nie wiem, może też tak być, że finalny boss to będzie boss jakiś z początku, bo pamiętajmy, że to wszystko jest losowe, że wszystko jest randomowe i może zamiast final bossa, może zamiast security będzie, nie wiem, pick porch, czy porch, jak on tam się nazywał, a zamiast Scotta będzie, nie wiem, Mr. Snowman. Nie wiem, tak zawsze może być, więc no jak mówię, ta gra jest pełna niespodzianek. I polecam. Polecam samemu też zagrać, bo to jest, no, wkurzające po części, ale też zabawne. Bo to jest takie, wiecie,
No, to jest zawsze coś innego. To nie jest zwykły FNAFold. To jest coś więcej. To jest 10 razy trudniejsze. Tak jest moje zdanie. Dobra, trzymajcie się. Cześć.